Radio Koncita, Jasna Góra, no to dla katolików Jasna Góra, ale to w Polsce. Nie tych katolików, ja to nie. Maryjo, zgodłem. Dwa lata od objęcia władzy. To jest pamiętka na cele lat, nie tylko na pewne wsparcie, mówię tutaj o 500+, ale to jest polityka nastawiona także na to, żeby podnosić płace i to się udaje. Rząd ułatwi prowadzenie działalności małym i średnim przedsiębiorcom. Rada Ministrów przyjęła konstytucję biznesu. Prosta, krótka, przeczytana ustawa, która jest takim miejscem, który mamy skatalogowane najważniejsze uprawnienia i gwarancje przedsiębiorców. Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie po raz pierwszy udostępnił materiały z podziemnego archiwum KGB w Warszawie. Archiwum Ingelbluma jest bezcennym świadectwem najtragiczniejszego rozdziału wspólnej historii Polaków i Żydów. Wojsko zawołało ojczyznę wolną, błogosław Panie. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podsumowuje dwa lata od objęcia władzy. Wśród priorytetów na przyszłość premier Beata Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński wymieniają reformę sądownictwa, program Mieszkanie Plus i umacnianie pozycji Polski w Europie. O szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Masączyk. Polakom żyje pozdrawiamy dzisiaj dumnych tak, prawdziwych rządów Zjednoczonej Prawicy. Pochylają się na tą religią. To jest polityka nastawiona nie tylko na pewne wsparcie, mówię tutaj o 500+, ale to jest polityka nastawiona także na to, żeby podnosić płace i to się udaje. Panią politykę gospodarczą, uszczelnienie systemu podatkowego i programy społeczne. Nasz bohater Jasnogórski Polek po to, by każdy mógł zamieszkać pod własnym dachem, nie narażając się na zbędne ryzyko. To, co chcemy czynić i co już czynimy, ma prowadzić do tego, żeby ta zależność kredytowa była coraz mniejsza, by coraz więcej Polaków mogło żyć, decydować o swoim życiu dużo za bardziej swobodnie. Sukcesem rządu według Beaty Szydło jest także wzrost poczucia bezpieczeństwa. Premier przypisuje to m.in. szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi. Nawet wtedy, kiedy są bardzo duże wydarzenia tutaj, czy w Warszawie, czy w innych miejscach w Polsce, jest po prostu bezpiecznie. Także dlatego, że Polska jest wciąż wolna od aktów terroryzmu, a to dzięki skutecznej polityce na forum Unii Europejskiej. Wygraliśmy spór z Unią Europejską i będziemy konsekwentnie pokazywali, jak polityka migracyjna ma być prowadzona, żeby Europejczycy czuli się bezpieczni. W polityce wewnętrznej celem na najbliższy czas jest dokończenie reformy sądownictwa. Reformy trudne, bo trudne są warunki, w których trzeba ją przeprowadzać, oceniał prezes Kaczyński. Musimy ten proces kontynuować, on jest dzisiaj trudniejszy niż był przedtem. Dlaczego jest trudniejszy? No bo jak wszyscy Państwo wiecie, nieco zmieniły się okoliczności polityczne od lipca, dokładnie od 24 lipca tego roku, ale w dalszym ciągu jesteśmy całkowicie zdeterminowani, żeby go zrealizować do końca. I chcę jasno powiedzieć, to wymaga więcej niż jednej kadencji, dlatego nasza polityka jest nastawiona na to, by nasza władza trwała dłużej, by Polskę można było do końca zmienić. Zdeterminowana jest także premier Beata Szydło, która w tej sprawie stawia warunek. Nie ma sensu reforma sądownictwa, jeżeli ona nie będzie dogłębna, jeżeli ona rzeczywiście nie da poczucia Polakom tego takiego, że sądy zostały im przywrócone. Bo taki jest sens i taka jest idea tej reformy, że sądy mają być przywrócone obywatelom i obywatele muszą mieć poczucie tego, że są sprawiedliwie traktowani. Takie było założenie tej reformy i mam Mam nadzieję, że ona zostanie dokończona. Premier ma nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. Do podsumowania dwóch lat rządów PiS powrócimy w publicystycznej części naszego magazynu. Polskie Radio 24. Północ, południe. Rząd ułatwi prowadzenie działalności małym i średnim przedsiębiorcom. Rada Ministrów przyjęła konstytucję biznesu. Składa się ona z 5 projektów ustaw dotyczących zmian w prawie gospodarczym. O szczegółach przyjętego dziś pakietu reporter Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Ministerstwo Rozwoju, które przygotowało konstytucję biznesu, zapowiada, że uprości ona procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dzięki przyjętym rozwiązaniom mają poprawić się relacje między biznesem a administracją. Przedsiębiorcy zostaną wyposażeni w pewien zespół uprawnień i zasad. Zostaną one skatalogowane w prawie przedsiębiorców, które, jak tłumaczy wiceszef resortu rozwoju Mariusz Kaładyj, jest centralnym punktem pakietu. Prosta, krótka, przejrzysta ustawa, która jest tego
Marii, Straży Granicznej. Maryjo, proszę Cię, uprawnienia i gwarancje na straży naszej niepodległości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty moje z niebiesami, błogosławionaś Ty moje z niebiesami. Chcemy pomóc przedsiębiorcom też się poruszać po tych przepisach. Dlatego w przypadku skomplikowanych przepisów organy administracji będą musiały wydawać ich objaśnienia, napisane prostym, przystępnym językiem. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę przed negatywnymi konsekwencjami. Konstytucja biznesu wprowadza również pojęcie działalności nierejestrowej. Będzie polegała na tym, że osoba, która prowadzi najczęściej swoją dodatkową aktywność, na przykład nauczyciel, który w wielkiej skali prowadzi korepetycje, jeżeli ten przychód z takiej aktywności nie będzie przekraczał połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 1050 zł, to taka osoba nie będzie musiała tej aktywności rejestrować jako działalność gospodarczej. Przyjęty pakiet przewiduje także ulgi na starty dla młodych przedsiębiorców. Przez 6 miesięcy będą oni zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wprowadzona zostanie również instytucja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Organ ten będzie interweniował w sytuacjach, gdy naruszane będą ich prawa. Po wejściu w życie konstytucji biznesu przedsiębiorcy będą mogli załatwiać więcej spraw przez internet i telefonicznie. To nie będzie dotyczyło wszystkich spraw. W ramach postępowania jest mnóstwo czynności, które można właśnie uprościć. Składamy wniosek do urzędu, nie wiem, nie załączyliśmy jednego dwóch dokumentów. Dzisiaj najczęściej polega wezwanie nas do uzupełnienia tych braków w ten sposób, że urząd wysyła pismo, tam sobie idzie dwa tygodnie, jedna zwrotka, druga czasami zwrotka, tak opieramy parę tygodni czasami, że strona postępowania zgodzi się na taką ścieżkę elektroniczną, czy poprzez SMS nawet, to taka informacja dostanie z urzędu. Dodaje wiceminister rozwoju. Przyjęty pakiet jest chwalony przez środowiska biznesowe. To jest projekt, który my pełni popieramy. Mnóstwo tych uproszczeń podatkowych mamy nadzieję dalej na kolejne rzeczy dotyczące redukcji obciążeń dla małych firm. Jak najbardziej to jest coś, co wreszcie stanowi pewien przełom. Mówi Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Ministerstwo Rozwoju przewiduje, że konstytucja biznesu wejdzie w życie od 1 marca. Polska gospodarka w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 4,7%, wynika z tak zwanego szybkiego szacunku PKB Głównego Urzędu Statystycznego. To lepsze dane niż oczekiwał rynek. Ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 4,5-4,6%. Wyniki po trzech kwartałach tego roku są lepsze niż w 2016 roku. W tym samym czasie wynika z wypowiedzi Marii Jeznak z GUS. Oceniamy, że łącznie po trzech kwartałach tego roku wzrost produktu krajowego brutto, mówimy oczywiście o wskaźniku realnym, oceniamy, że będzie to wzrost rzędu około 4,3%, a porównując do analogicznego okresu, czyli też do trzech kwartałów łącznie za rok 2016, wtedy wzrost ten wyniósł 2,9%. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr podkreśla, że odczyt PKB za trzeci kwartał jest zaskakująco dobry. Świadczy o tym, że mamy bardzo dobrą koniunkturę. To w dużej części jest pochodną tego, co dzieje się w tej chwili w Europie. Mamy Boże do czynienia z ożywieniem w zasadzie w każdej europejskiej gospodarce. Bardziej szczegółowe dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Mamo Jezu, prezydent Andrzej Duda powołał wicepremiera Piotra Glińskiego na przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Zadaniem tej instytucji ma być wspieranie współpracy pomiędzy poszczególnymi ministerstwami i organizacjami pozarządowymi. Podczas uroczystości Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powiedział, że komitet został utworzony zgodnie z zapisami ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, która m.in. Kościół w naszej ojczyźnie na cele z przewodniczącym konferencji biskupatu polskich arcybiskupem Stanisławem Godeckim. Ale także właśnie tych osób, które są zrzeszone w różnego rodzaju organizacjach. I tutaj braci, system ich finansowania, rozdziału środków do ich działalności, narodu, bo ta działalność musi być wspierana i to występuje we wszystkich państwach. Społecznej gospodarce rynkowej. Ona powinna być w mądry sposób realizowana i to jest właśnie to zadanie, nad którym pracu będzie teraz pan premier sprawował. Modlimy się za archidiecezję warszawsko-praską, w której odbywa się moja peregrynacja Najświętsza Dziewico. Dzisiaj nawiedzasz podpłot. Dom Złotej Jesieni Księży Jubilarzy. Matko Najwyższego Kapłana.
PiS proponuje wprowadzenie kar finansowych dla parlamentarzystów, którzy swoim zachowaniem powodować będą naruszenie uwagi Sejmu i Centrum Zgromadzenia Narodowego. Wczoraj do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonawaniu mandatu posła i senatora, który przewiduje obniżanie w tym przypadku uposażeń posłów i senatorów. Poseł PiS Szymon Szynkowski na Sejmie uważa, że Sejm to poważna instytucja, w której posłowie powinni zachowywać się odpowiedzialnie z myślą o pracy, a nie o medialnych ekscesach. Zdaniem posła wydarzenie z grudnia ubiegłego roku, posłowie opozycji zablokowali ulicę, pokazały, że dotychczasowe środki dyscyplinujące są nieskuteczne. Polecamy tobie, pana prezydenta, zakaz blokowania mównicy, co samo w sobie jest dość kompromitujące, jeśli mógłby być zapis, trzeba by w regulaminie umieszczać, no to posłowie opozycji na przykład zablokowaliby wejście głównego do Sejmu. To musi być jednak pewne pojemne określenie, które pozwoli marszałkowi zdecydować, czy pewne normy zostały przekroczone, czy nie, a nie mam takiego poczucia, żeby marszałek Sejmu w tej kadencji w sposób nadmierny korzystał z sankcji dyscyplinujących. Projekt nie podoba się posłom opozycji. Lider PSL Bolesław Kosiniak-Kamysz uważa, że ma on na celu ograniczenie swobody i wypowiedzi z sejmowej funkcji. No to jest kaganiec. Kolejny kaganiec, kolejna próba zastraszenia posłów opozycji. Zastraszenia, żeby nie zabierali głosu, nie mówili prawdy, nie pokazywali, jakie są zmiany tak naprawdę wprowadzane w Polsce. Bo to wszystko często pięknie wygląda, okładka, a tak naprawdę w środku to, co jest napisane, jest kompletnie nie do przyjęcia. Trzeba bronić mównicy sejmowej. Nie blokować, tylko bronić mównicy sejmowej do tego, żebyśmy mogli zabierać tam głos w każdej sprawie. Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu nowelizacji ustawy z 9 maja 1996 roku jest rozszerzenie ustawowych przesłanek, które pozwalają na określenie w regulaminach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego zasad obniżania uposażenia parlamentarzystów oraz zasad obniżania i utraty prawa do diet parlamentarnych. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Będzie podstawą do zmian w regulaminach Sejmu. Polskie Radio 24. Komisja weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji uchyliła trzy kolejne decyzje Warszawskiego Ratusza w sprawie działek na dzisiejszym placu Defilad. Chodzi o grunty przy dawnych adresach Złota 19, Zielona 7 przez Złota 17 i Chmielna 50. Komisja badała wcześniej sytuację tych nieruchomości na rozprawie na początku ubiegłego miesiąca. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości postanowienie stołecznego ratusza z uwagi na braki w dokumentacji, która zaświadczałaby prawidłowy zwrot gruntów spadkobiercom zaraz po wojnie. Uzasadnił szef komisji weryfikacyjnej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Komisja stwierdziła, że prowadząc postępowanie zakończone decyzjami, prezydent miasta stołecznego Warszawy naruszył w sposób rażący artykuł 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, albowiem rozpatrzył podanie o wszczęcie postępowania pomimo ich wcześniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia przez Prezydium Rady Narodowej w listopadzie 1950 roku. Przeciwko decyzji komisji głosował poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Uważam, że te decyzje powinny zostać utrzymane, ponieważ nie wiemy dzisiaj, które dokumenty były, a których nie było tak naprawdę. Komisja utrzymała także w mocy decyzję zwrotową dotyczącą działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Skargi dotyczące tej nieruchomości wnieśli trzej beneficjenci decyzji zwrotowych stołecznego ratusza. Michał Fedusia, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie po raz pierwszy udostępnił materiały z podziemnego archiwum Getta Warszawy. W ramach wystawy pod tytułem Czego nie mogliśmy wykrzyczeć można zobaczyć archiwalne dokumenty i niepublikowane materiały filmowe. Wystawa opowiada o życiu mieszkańców getta, a także publikuje dokumenty zebrane w trakcie procesów powojennych. Prezentuje również twórców archiwum Getta Warszawy, historyka Emanuela Ringer-Bluma i jego towarzyszy z grupy Onek Szabat. Archiwum jest bardzo ważnym elementem dziedzictwa Rzeczpospolitej, powiedział w trakcie swojego wystąpienia prezydent Andrzej Duda. Archiwum Ringer-Bluma jest bezcennym świadectwem najtragiczniejszego rozdziału wspólnej historii Polaków i Żydów. Jest bardzo ważnym elementem dziedzictwa Rzeczypospolitej. To kolejny ważny krok w przywracaniu pamięci o świecie, który z woli hitlerowskich zbrodniarzy miał zniknąć na zawsze, ale przetrwał. Każdy głos jest tu zapisany, podkreślił dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego profesor Paweł Śpiewak. Zasada prawdy oznacza, że każdy głos każdego Żyda zabijanego jest to głos osobny i odrębny.
I ten każdy głos musi być zapisany, pokazany takim, jakim on jest. I te dokumenty tworzą taką kontrolę. Możemy na nowo opowiedzieć tę historię, powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Pliński. Dzisiejsza wystawa jest oczywiście wystawą szczególną ze względu na temat, który sobą porusza, osoby i wydarzenia, które przypomina dzięki bohaterstwu tej grupy. Możemy opowiedzieć światu na nowo historię tamtych lat. Podziemne Archiwum Getta Warszawy, zwane też Archiwum Ringelbluma, to zbiór liczący ponad 35 tysięcy stron. Utworzono je w 1940 roku. Olga Bobienko, Polskie Radio 24. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca października trafiło 340 tysięcy wniosków o świadczenie w związku z obniżeniem wieku emerytalnego, poinformowała prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Zaznaczyła, że wszystkie banki dobrze zrobią. Nie powiem, że źle. 37% tej grupy 340 tysięcy to osoby, które przed złożeniem wniosku pobierały świadczenie rentowe lub też świadczenie przedemerytalne. Do tego dochodzi nam 12% osób nieaktywnych zawodowo, które nie pobierały żadnych świadczeń. To w sumie mamy 49% osób, które de facto nie były na rynku pracy aktywne, nie osiągały przychodów, nie odprowadzały do nas składki na ubezpieczenie społeczne. Prezes Uścińska poinformowała, że do końca października przeciętna emerytura kobiet wyniosła 1642 zł, a mężczyzn 2780 zł. Zaznaczyła, że dłuższa praca oznacza wyższą emeryturę, a emerytura to prawo, a nie obowiązek. Przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn weszły w życie 1 października. W Senacie odbyło się spotkanie poświęcone polityce senioralnej. Marszałek Stanisław Kruczewski, który otworzył konferencję na ten temat, powiedział, że konieczne jest aktywizowanie seniorów i włączanie ich w życie młodszych pokoleń. Jako przykład takich działań marszałek Kruczewski podał obniżenie wieku emerytalnego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest przymus i nie jest nakaz zaprzestania aktywności jakiejkolwiek. To właśnie jest taki moment, w którym przychodzi refleksja, zastanowienie. Jesteśmy słabi, nie mamy siły, to nie pracujemy. Mamy siłę, chcemy pracować. Oczekują nasi współpracownicy, że będziemy dalej aktywni zawodowo, dalej pracujemy. Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że w dobie globalnego dostępu do internetu i nowych mediów należy dokształcać seniorów w tej dziedzinie. A dziś obchodzony jest Europejski Dzień Seniora. Do wszystkich naszych współpracowników, szczególnie do ofiar dawców. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Czas na informacje z zagranicy. Polska i Szwecja wygrożą poparcie integralności terytorialnej Gruzji, która zmaga się z zagrożonymi dawcami oraz Kaukazem Południowym. Te dwa regiony, choć formalnie należą do Gruzji, są pod wpływem Rosji. Przebywający z wizytą w Gruzji szefowie MSZ Polski i Szwecji odwiedzili okolice, gdzie przebiega linia rozdzielająca Gruzję od Rosji Południowej. Podzielone wzgórza, gruzińsko-osetyjski punkt kontrolny, a po drugiej stronie rzeki baza rosyjskich służb granicznych działających w ramach FSB. Po stronie gruzińskiej lokalne służby i członkowie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej, którzy starają się zapewnić mieszkańcom normalność i bezpieczeństwo. To codzienność w okolicach Odisji. Jak mówił szef MSZ Witold Waszczykowski, zmiana granic siłą jest nieakceptowalna. Nie jest to zmiana granicy poprzez pokojowe środki, to zmiana granicy poprzez siłę. Polska nie może tego uznać. Szef polskiej dyplomacji zwracał też uwagę w tym kontekście na potrzebę stosowania politycznego nacisku na Rosję. Z kolei szefowa MSZ Szwecji Margot Wallström podkreśliła konieczność utrzymania kanałów dialogu z Moskwą. To jest w naszym długoterminowym interesie. To nie zawsze łatwe, ale inwestujemy w to. Tymczasem Moskwa uznaje niepodległość separatystycznych Abchazji i Osetii Południowej i ma w tych regionach swoje bazy wojskowe. Z Tbilisi Karol Darmoros, Polskie Radio. Wiceminister środowiska Paweł Sałek mówi, że Polska popiera zrównoważony rozwój w polityce środowiskowej i gospodarczej. W Bonn w Niemczech trwa 23. szczyt klimatyczny ONZ. Jego celem jest wypracowanie postępów dyskusji nad zasadami wdrażania porozumienia paryskiego z roku 2015. Wzywa ono do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe. Ten dokument daje nam możliwość kształtowania w bezpieczny i odpowiedzialny sposób swojej polityki środowiskowej, klimatycznej i gospodarczej, mówi Polskiemu Radiu wiceminister środowiska Paweł Sałek.
My uznajemy porozumienie paryskie jako przepis prawa, który wraca do źródeł tego wszystkiego, co legły u stóp zrównoważonego rozwoju, czyli do trzech konwencji z Rio, i podkreślamy to, że zrównoważony rozwój, także neutralność klimatyczna, która jest bardzo ważna, nie dekarbonizacja, to jest to, co jest zapisane wprost w porozumieniu paryskim. Kolejny szczyt klimatyczny ONZ ma odbyć się w Katowicach w grudniu przyszłego roku. Wtedy ostatecznie przyjęte mają być zasady wdrażania porozumienia paryskiego. Odczuwamy duże zainteresowanie innych krajów spotkaniem w Polsce, dodaje wiceminister Sałek. Delegacje ONZ-owskie krajów zrzeszonych w ONZ mają świadomość tego, że to jest bardzo dobry przykład transformacji ustrojowej, jednocześnie kto wysyła, że Dawid Wachowiak numer konta klienta. I oni jakby nie mogą tego znaleźć i ciągle tutaj upominają. Gospodarki wysokoemisyjnej do gospodarki nieemisyjnej. Także możemy się spodziewać naprawdę bardzo, bardzo dużej liczby uczestników w przyszłym roku. To była we wrześniu. Szczyt klimatyczny tam jest, w Bonn zakończy się 17 listopada. Ja nie pamiętam dokładnie, ale tam jest podany spotkania. Okay, europosłowie zaapelowali do Unii na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata w związku z publikacją tzw. Paradise Papers i wyciekiem dokumentów, które ujawniły kolejne przykłady unikania płacenia podatków przez polityków, co reprezentuje międzynarodowe firmy. Europosłowie, apelując o skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi, krytykowali też państwa członkowskie za niedostateczne działania. Zdzisław Krasnodębski z Prawa i Sprawiedliwości mówił o przyzwoleniu europejskich polityków. Na rajach nie zarabia się przecież tylko w rajach. Ktoś te wszystkie konstrukcje musi zorganizować i ktoś musiał dbać, żeby całość była zgodna z prawem. Wielu europosłów apelowało do unijnych krajów o szybkie porozumienie w sprawie czarnej listy rajów podatkowych. Tak mówił Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej. Ta lista musi uwzględniać także brytyjskie terytoria zamorskie, które są miłym miejscem do ukrycia pieniędzy przed opodatkowaniem. Kajmany czy Bermudy bardzo często są wymieniane w debatach dotyczących oszustw podatkowych i w apelach o większą przejrzystość. Europosłowie, którzy mówili o konieczności stworzenia czarnej listy, apelowali też o sankcje wobec tych, którzy się na niej znajdą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sprawa Brexitu wraca do parlamentu. Izba Gmin zaczęła debatę nad ustawą o wyjściu z Unii Europejskiej. Rozpoczyna się etap prac w komisji. W brytyjskim parlamencie ustawy o szczególnej doniosłości nawet na tym etapie dyskutowane są jednak w sali plenarnej. Tak też jest z tym aktem prawnym nazywanym potocznie wielką ustawą uchylającą. Ma ona zapewnić stabilność prawną i dać obywatelom i firmom poczucie ciągłości w momencie wyjścia. Wczoraj było przelewane i przedwczoraj. 60 stron, a na nich tysiące praw i regulacji europejskich, które dzięki tej ustawie automatycznie przepisane zostaną do prawa brytyjskiego. Dopiero potem, już po Brexicie, parlament będzie wykreślał te niechciane. Lista poprawek dłuższa od projektu na 186 stron. Nie widział ile, to tam było 304 stron. Czy w ustawie pojawi się konkretna data i godzina wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii? Czy parlament będzie mógł nie tylko odrzucić końcową umowę wynegocjowaną przez rząd, ale też sprzeciwić się ewentualnemu wyjściu bez porozumienia? Wreszcie, czy jak chce lewica, pewną rolę zachować ma unijny Trybunał Sprawiedliwości. Rząd nie może być pewny swego we wszystkich tych sprawach. Na kluczowe głosowania jednak poczekamy do przyszłego miesiąca. Debata potrwa bowiem do jutra, ale to dopiero początek. W grudniu kolejna zaplanowana na 7 dni. Przed brexitową ustawą droga jeszcze długa. Po etapie komisyjnym projekt powróci do sali plenarnej. Dopiero potem trzecie czytanie. Na koniec Izba Lordów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Moskwa oskarżyła Stany Zjednoczone o roztaczanie ochrony nad oddziałami terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony Amerykanie zamierzają wykorzystywać dżihadystów do realizacji swoich interesów na Bliskim Wschodzie. Rosyjski resort obrony zarzucił Stanom Zjednoczonym, że nie zbombardowały terrorystów uciekających z rejonu Abu Kamal, a samoloty zachodniej koalicji przeszkadzały rosyjskiemu lotnictwu w wykonywaniu tego zadania. W ocenie Moskwy takie działania koalicji świadczą o tym, że defensywa rosyjskich wojsk Abu Kamal zerwała plany Stanów Zjednoczonych zmierzające do utworzenia niekontrolowanych przez rząd Syrii i proamerykańskich organów władzy, które zarządzałyby terenami na wschodnim brzegu Eufratu. Rosyjskie Ministerstwo Obrony podało, że przed rozpoczęciem operacji bombardowania terrorystów uzgodniło ze stroną amerykańską zakaz lotów w tym rejonie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To była część informacyjna naszego magazynu, część publicystyczna w Polskim Radiu 24, już za kilka minut. To znaczy wtorek było opłacone na to drugie, i tak dalej, to jest zapłacone, ale ja się myślę cały czas o tym koncie 68. Właśnie, że tam powinno być...
Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Zatem... Tak, to sobie rozmawiamy teraz. Tak. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach mediaexpert.pl. No to tutaj jakby jakieś zaległości były, no to nie 500, nie 600, to może coś koło 100 zł. Żeby tu Polskie Radio 24, minęła 21.30. Czas na informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Doskonalenie zawodowe nauczycieli, tworzenie szkół branżowych oraz edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami. Tak wyglądają plany resortu edukacji na najbliższe miesiące. To niech pani poczekaj, zaraz tutaj już zapiszę to dokładnie, bo to oni tam piszą. Jutro ministrowie na konferencjach w swoich resortach podsumują ten czas piszę. Oraz przedstawią plany na kolejne lata. Minister edukacji Anna Zalewska mówiła w TVP, że w jej resorcie trwają już prace nad propozycjami, które zostały przedstawione w czerwcu 2019 roku. Mamy trzy kluczowe kwestie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Małpa. Pokażemy, jakich rozwiązań szukamy. Będziemy też pytać i związki zawodowe i nauczycieli, również parlamentarzystów. Razem, kolejna rzecz, oczekiwana przez pracodawców, zbudowanie, bo oczywiście już mamy większość przepisów, ale to jest jeszcze za tutaj mało, to branżowej szkoły, technikum, tak aby zmieściło się w rewolucji 4.0. Edukacja włączająca. To edukacja, która dzieci ze specjalnymi potrzebami włącza do społeczeństwa. Ale nawet pani chciała się na ten adres e-mailowy, mi się wysyłało informacje z banku, że tam było przesłane. Że tam było przesłane bez wyszli. Chodzi o grunty przy dawnych adresach złota 19, zielna 7, złota 17 i chmielna 50. Na Komisja badała wcześniej sytuację tych nieruchomości na rozprawie na początku ubiegłego miesiąca. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości postanowienia Stołecznego Ratusza z uwagi na brak w dokumentacji, banku, która zaświadczałaby prawidłowy zwrot gruntów spod kobiercą zaraz po wojnie, uzasadniał szef Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości. No i ona gdzieś tam jest, komisja stwierdziła, że prowadząc postępowanie zakończone decyzjami, prezydent miasta stołecznego Warszawy naruszył w sposób rażący artykuł 61 Kodeksu postępowania administracyjnego, albowiem rozpatrzył podanie o wszczęcie postępowania, pomimo ich wcześniejszego pozostawienia bez rozpatrzenia przez prezydenta Rady Narodowej w listopadzie 1950 roku. Przeciwko decyzji komisji głosował poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki. Uważam, że te decyzje powinny zostać utrzymane, ponieważ nie wiemy dzisiaj, które dokumenty były, a których nie było tak naprawdę. Komisja utrzymała także w mocy decyzję zwrotową dotyczącą działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Skargi dotyczące tej nieruchomości wnieśli trzej beneficjenci decyzji zwrotowych Stołecznego Ratusza. Michał Fedusia, Polskie Radio. W dniu czystości powietrza ekolodzy zwracają uwagę, że do powstawania smogu najczęściej przyczyniamy się sami. Powietrze zanieczyszczają głównie przestarzałe piece domów jednorodzinnych oraz to, czym w tych piecach palimy, powiedziała na antenie Radia Rzeszów Alicja Fober z Fundacji Arka. Wrzucamy buty, wrzucamy meble stare, wrzucamy śmieci. To jest taka nasza mentalność, która prowadzi do tego, że powietrze jest psujące. Wydaje nam się, że zaoszczędzimy parę złotych, a w rezultacie tracimy zdrowie, tracimy nawet życie. Rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza przedwcześnie umiera około 50 tysięcy osób. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Informacje sportowe. Krzysztof Kuzak, dobry wieczór. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Gdyni Danię 3-1 w meczu grupy trzeciej eliminacji Mistrzostw Europy. Gole dla biało-czerwonych strzelili Konrad Michalak, Paweł Tomczyk i Szymon Żurkowski. Warto zapamiętać te nazwiska. Polacy z 11 punktami zajmują drugie miejsce w tabeli. Punkt więcej mają Duńczycy. Bezpośredni awans na turniej, który w 2019 roku rozegrany zostanie we Włoszech i San Marino, wywalczą zwycięzcy 9 grup. 4 najlepsze drużyny z drugich miejsc zagrają w barażach. Natomiast dziś poznamy 30. uczestnika piłkarskich Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Rosji. W Dublinie w rewanżowym spotkaniu barażowym grają Irlandczycy i Duńczycy. Przypomnę, że w pierwszym meczu w Kopenhadze był bezbramkowy remis. Sędzią głównym spotkania jest Szymon Marciniak. Duńczycy prowadzą 2-1 i są blisko awansu. Wczoraj do grona uczestników mundialu dołączyli Szwedzi po bezbramkowym remisie z Włochami. Trzy korony obroniły zaliczkę z pierwszego meczu, który wygrali u siebie 1-0. A Włosi poprzedni raz nie zagrali na mistrzostwach
60 lat temu. Wtedy nie awansowali na turniej, który odbył się w Szwecji. Piłkarze ręczni Vive Kielce po udanym weekendzie w Lidze Mistrzów powrócili na krajowe parkiety ligowe. Tutaj dominują od wielu lat. W tym sezonie pozostają jedyną niepokonaną drużyną. Dziś wygrali na wyjeździe z Pogonią Szczecin 38-29 w meczu 10 kolejki. Mówi kapitan Mistrzów Polski Michał Jurecki. Na pewno dużo ciekawej akcji, ładne bramki, również wspaniałe interwencje bramkarzy, więc na pewno mogą się podobać kibicom, ale wiadomo, troszeczkę różnica poziomów była widoczna i od początku już naszliśmy swój styl gry, kilka bramek przewagi, później z każdą minutą tą przewagę powiększaliśmy i kontrolowaliśmy mecz oczywiście do końca. Vive prowadzi w grupie granatowej, na czele grupy pomarańczowej jest Orlen Wisła Płock. Siatkarki łódzkiego klubu sportowego pokonały Legionowię Legionowo 3-0 w meczu 5. kolejki Ekstraklasy. Łodzianki objęły prowadzenie w tabeli, natomiast w lidze siatkarzy broniąca tytułu Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z AZS-em Olsztyn 3-2 w zaległym spotkaniu 4. kolejki i także prowadzi w rozgrywkach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Za 24 minuty, godzina 22. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rozpoczynamy część publicystyczną naszego magazynu. Naszym gościem Polskiego Radia 24 jest dr Bogdan Pliszka, politolog, socjolog z Politechniki Śląskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to trzy filary naszych rządów, tak mówiła dziś premier Beata Szydło, podsumowując 2 lata pracy swojego gabinetu. Premier przekonywała, że w tym czasie udało się stworzyć programy, które dadzą polskim rodzinom poczucie godnego życia. Oświadczenie wygłosił także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który mówił między innymi, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje podmiotową politykę międzynarodową, która stawia na wzmocnienie pozycji Polski. Panie doktorze, według pana największy sukces tego rządu i największa bolączka, największa porażka? Znaczy, tutaj w kraju wygląda na to, że jednak największym sukcesem jest 500+. Oczywiście musimy poczekać jeszcze, to jest jakby wiadomo, że to jest program długoterminowy, nie możemy oceniać go już tak od razu po 2 latach. Natomiast nie da się ukryć, że rzeczywiście ileś tam polskich rodzin, mimo tego, że mimo oskarżeń o to, że powiedzmy program jest zbyt socjalny, rozdawniczy, to jednak wiele polskich rodzin na pewno odczuło ten program, mogąc sobie po prostu pozwolić na kupienie chociażby, nie wiem, swoim dzieciom tego, czego wcześniej kupić nie mogli, na wyjazd, na wakacje. To, co z perspektywy wielkich miast może nie wyglądać specjalnie, powiedzmy, atrakcyjnie, natomiast z perspektywy mniejszych miejscowości, gdzie zarobki są po prostu niższe, bo nie ma co ukrywać tego, Na pewno możemy mówić, że jest to sukces. Natomiast największa bolączka, myślę, że ją widać zresztą w tej chwili, tak naprawdę. To znaczy, to były stosunki z Ukrainą. Myśmy rzeczywiście, to nie jest jakby bolączka tylko tego rządu. Dlatego, że proszę zauważyć, po 25 lat właściwie przymykaliśmy oko na takie tendencje na Ukrainie, które się pojawiały i które na pewno nie były przyjazne wobec nas. Udawano, że ich nie ma i cześć i chwała ministrowi Waszczykowskiemu, że w ostatnich, powiedzmy, kilku tygodniach, w ostatnim miesiącu zauważył, że Ukraińcy budują swoją tożsamość, mówiąc wprost, na pewnych organizacjach, czy na pamięci pewnych organizacji po prostu antypolskich, wrogich Polsce. Tam oczywiście, że też antysowieckich, ale tak naprawdę, jeżeli porównamy, ilu żołnierzy sowieckich zabiła ukraińska armia powstańcza, a ilu Polaków, to wypada to zdecydowanie na niekorzyść Polaków, w związku z tym ta organizacja na pewno była bardziej antypolska niż antysowiecka. Gdybym miał tak na szybko, to jest, powiedzmy, ten największy sukces i największa porażka, którą zdaje się właśnie minister Waszczykowski próbuje naprawiać. Jeśli chodzi o nasz rodzimy grunt polityczny, panie doktorze, kwestia reformy sądownictwa, jak według pana ta sprawa jest ciągle rozgrywana? Czy to jest pewien rozłam w obozie dobrej zmiany, mówiąc tym językiem? Czy to jest pewien spór, który już kończy się, a de facto się zakończył? Bo cały czas słyszymy zapowiedzi, że Polacy czekają, aż sądy zostaną im zwrócone, aż Polacy będą mieli możliwość decydowania o swoich sprawach jeszcze bardziej. Czy ten spór, jeśli tak możemy powiedzieć, między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością trochę nadszarpnął wizerunek tego rządu? To znaczy, na pewno tak. To tutaj mimo tego, że
czasami ten spór, myślę, że wręcz jest nieczytelny dla odbiorców. On na pewno nadszarpnął wizerunek rządu, ale nie ma też co udawać. Nadszarpnął również wizerunek prezydenta. Tutaj obie strony na tym straciły. Natomiast no, myślę, że każdy, kto miał wątpliwą przyjemność zadawania się polskim... Ja nie mam czasu teraz czym innym, to się zajmuję, cholera jasna. Ona no, pewnie będzie bolesna, to tutaj chyba nie ma nic do tego wątpliwości. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że jeżeli powiedzmy procesy czy postępowania toczą się wiele lat, to trudno mówić o tym, że mamy sprawne sądy, że mamy sprawny wymiar sprawiedliwości. Jeżeli przy tym jeszcze zapadają, no ja wiem, że może to jest ułamek procenta, tak? Może to jest jakiś właśnie tylko część tych wyroków, ale jeżeli zapadają jakieś kuriozalne wyroki, których potem powiedzmy cały internet ma dobrą zabawę, w cudzysłowie dobrą, bo ona nie powinna w ogóle mieć miejsca, no to myślę, że każdy, kto spotyka się z tym, że nie wiem, człowiek niepełnosprawny idzie siedzieć za batonik za 99 groszy albo te ostatnie dni, człowiek zostaje skazany na to, żeby pozbyć się swojego psa, bo on szczeka, no to myślę, że czytając tego typu sentencje wyroku, każdy ma świadomość tego, że nie dzieje się dobrze. To mówi pan, panie doktorze, dla społeczeństwa ten spór być może jest mało czytelny. No właśnie z perspektywy obywateli, tych, którzy doświadczali takich sytuacji, o których pan przed chwilą powiedział, czy obywatele Polacy mogą mieć szansę, że spór, no nie spór, ale reforma sądownictwa dokona się i jaki będzie jej ostateczny kształt, bo jak na razie widzimy serię spotkań między politykami jednej strony i prezydentem, przedstawicielami prezydenta, no więc statystyczny Polak, który nawet nie rozumie, o co dokładnie chodzi, pyta się, no właśnie o co chodzi, kiedy te sądy będą działać lepiej i kto na tym wszystkim wygra, czy my wygramy, czy jedna strona politycznego dyskursu bardziej niż obywatele. Znaczy ja mam nadzieję, że my wygramy, my w sensie społeczeństwo, dlatego że no po prostu jest to niezbędne po prostu dla funkcjonowania państwa, no jakby państwo to my też, to trochę tak możemy powiedzieć, my obywatele, tak, w związku z tym jeżeli tak do tego podejść, no to im lepiej działają te sądy, czy szerzej mówiąc nawet, to że kiedy im to się lepiej... dokona? Kiedy to jest dobre pytanie, to jest dobre pytanie, to znaczy no, to się dokona wtedy, kiedy rząd i prezydent znajdą wspólny język i znajdą gdzieś ten wspólny punkt, gdzie się spotkają. Dlatego, że niestety tutaj, no proszę zauważyć, mamy do czynienia z sytuacją, w której no, takie czy inne inicjatywy poselskie to spotykają się na przykład z wetem prezydenta. W związku z tym tutaj potrzeba no niestety zgody obu stron. To według pana, panie doktorze, prezydent reformy, był tym, który hamował te reformy sądownictwa? Tak przynajmniej się wydaje, to znaczy być może prezydent ma swoje, inaczej, prezydent na pewno ma jakieś swoje racje, to inaczej by pewnych działań nie podejmował, tak? Natomiast mając swoje racje, no, niekoniecznie potrafi mówić o nich w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Prezydent jakby nie potrafi do końca uzasadnić swoich racji, nie potrafi przekonać do nich tego szerokiego spektrum odbiorców. No, mówiąc jakby tak najbardziej kolokwialnie, nie potrafi przekonać większości społeczeństwa. Jakby w tym momencie, kiedy nie umie tego zrobić, no to nie jest, ja też nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, czy działania prezydenta są współsłuszne, czy niesłuszne, czy może częściowo słuszne, a częściowo niesłuszne. Nie podjął wysiłku, aby przekonać społeczeństwo do własnych racji. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, panie doktorze, według pana, czy to jest pewna bolączka tego rządu? Mamy w pamięci protest lekarzy rezydentów. W sumie sprawa niezakończona. I to również z perspektywy nas, Polaków, pacjentów obecnych czy przyszłych. Czy możemy liczyć na zmiany w służbie zdrowia i kiedy one mogą nastąpić według pana? Niestety, znaczy służba zdrowia jest po prostu bolączką każdego rządu i tutaj nie ma co udawać. No, smutna prawda jest taka, że jesteśmy społeczeństwem nie najmłodszym, to tak już delikatnie teraz bardzo mówię, mówiąc krótko, starzejącym się. W związku z tym ta służba zdrowia jest coraz bardziej obciążona. Czy możemy liczyć na reformę? Też mam nadzieję, że tak. Znaczy, pytanie oczywiście brzmi, w którym kierunku ta reforma powinna pójść. Tutaj oczywiście też jest kwestia, no,
Lekarze jakby też, myślę, szczególnie rezydent, mam na myśli teraz ten ostatni proces lekarzy rezydentów, myślę, że nie do końca jakby też wyczuli nastroje społeczne, ponieważ no słusznie bądź nie, ja sobie nie próbuję tego oceniać, ale słusznie bądź nie, lekarze są uważani za grupę bardzo dobrze sytuowaną, w związku z tym trudno było liczyć na to, że ich protest spotka się z jakimś szerokim poparciem społecznym. Z drugiej strony, panie doktorze, mówi pan, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, a przecież wracając do programu 500+, to był program, który w założeniu miał zwiększyć dzietność polskich rodzin. Jak na razie wiemy, że napędza konsumpcję, ta napędza gospodarkę. Czy są jeszcze takie obszary, o których rząd nie pomyślał i będzie musiał pomyśleć? Choćby, powiedzmy, o programie Mieszkanie Plus. Czy to jest ciągle wyzwanie dla tego rządu? To znaczy, jest tych wyzwań jest więcej na pewno. To znaczy, ja bym powiedział, też jakby może taką radą nie mnie radzić rządowi, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale być może gdybym mógł radzić, to pewnie powiedziałbym, że czasami warto nie tylko patrzeć na te najbogatsze kraje zachodnie, ale na przykład spojrzeć na taki, no prawie, że sąsiedzki dla nas kraj, przed wojną sąsiedzki, teraz prawie, że sąsiedzki, jak Rumunia, która na swoich, powiedzmy, pewnych zmianach, jeśli chodzi o system podatkowy, sporo zyskała. No, program 500+, doraźnie okazuje się sukcesem. Czy on będzie sukcesem, powiedzmy, w perspektywie strategicznej, to się okaże zapewne za 20 lat. Być może za 20 lat okaże się, że nie jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Natomiast, no, żeby to mogło nastąpić, pewne bodźce powinny pójść za tym programem 500+. No, przypominam, że cały czas gdzieś mamy tyle głowy obietnice wyborcze zwiększenia na przykład kwoty wolnej od podatku. To by się na pewno bardzo przydało i kto wie, czy nie byłoby jeszcze bardziej skuteczne niż 500+, i kto wie, czy na przykład powrót do pewnych ulg, na przykład właśnie budowlanej, na przykład remontowej, nie byłby równie dobry, a może nawet lepszy niż program Mieszkanie 500+. Nie wiem tego, natomiast myślę, że ekonomiści powinni, przynajmniej rządowi oczywiście, powinni przynajmniej przysiąść nad tym tematem i spróbować przeliczyć po prostu, najprościej mówiąc, co przynosi, co ma szansę w perspektywie przynieść większe korzyści. Politolog i socjolog z Politechniki Śląskiej dr Bogdan Kliszka był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Polskie Radio 24. Północ, południe. Dyrektorzy finansowi przedsiębiorstw optymistycznie patrzą na polską gospodarkę. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę doradczą Deloitte. W porównaniu z poprzednimi edycjami raportu poprawiły się nastroje wśród zarządzających finansami firm. Z jednym z autorów opracowania, Krzysztofem Pniewskim, rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Deloitte opublikował najnowszy raport dotyczący prognoz dyrektorów finansowych przedsiębiorstw, prognoz gospodarczych. No właśnie, czego możemy się spodziewać w nadchodzącym roku? Więc na rok 2017 widać bardzo dużą poprawę nastrojów. Po pierwsze, dyrektorzy finansowi dużo lepiej oceniają warunki funkcjonowania swoich przedsiębiorstw. Spadło poczucie niepewności gospodarczej i to dosyć radykalnie, najsilniej w Europie. Wszędzie spadło to poczucie niepewności, ale w Polsce warunki normalnego funkcjonowania są najbardziej odczuwalne. Za tym idzie również poprawa optymizmu dyrektorów finansowych. Tutaj dosyć istotna zmiana pozytywna po 2 latach ciągłych spadków tych nastrojów. Niemniej dyrektorzy finansowi też obserwują cały szereg elementów, które stanowią zagrożenie dla działalności przedsiębiorstw w najbliższym roku. Do tych zagrożeń jeszcze dojdziemy, jeśli chodzi o te prognozy na najbliższy, na przyszły rok. Jakiego tempa wzrostu się spodziewają? No, dyrektorzy finansowi w ostatnim roku są dużo bardziej ostrożni niż wcześniej i podobnie jak w zeszłym roku nie zakładają, że Polska osiągnie wzrost zakładany w budżecie państwa. Przewidują, że ten wzrost będzie na poziomie około 3%. 86% uważa, że nie przekroczą 3,5%. Kurs walutowy powinien być stabilny w granicach 4,1-4,3 na koniec przyszłego roku. Inflacja przekroczy jednak 2%, ale będzie spadać bezrobocie, które już teraz jest na bardzo niskim poziomie. Co w tym momencie wspiera polską gospodarkę w ich ocenie? Czyli dosyć istotnymi elementami, które podnosiły wzrost gospodarczy w ostatnich 12 miesiącach, jest bardzo wysoki przyrost konsumpcji i to występowało między innymi dzięki programowi 500+. Natomiast w wyniku tego programu też podniosła się baza
dla oceny dynamiki wzrostu w przyszłości. Czyli już w drugim półroczu 2017, jak i w 2018 roku, na bazie wzrostu konsumpcji dosyć trudno będzie uzyskać wyższą dynamikę PKB. Ten efekt statystyczny już zostanie zniwelowany. Dokładnie. Wspomniał Pan także o zagrożeniach. No właśnie, jakie są zagrożenia dla polskiej gospodarki? Czego obawiają się dyrektorzy finansowi? Kluczowym zagrożeniem na rok 2018 jest brak wykwalifikowanej kadry i pracowników. I to jest taki trend, który od 12 miesięcy obserwujemy. Wcześniej tego nie było, także to jest największe zagrożenie dla połowy przedsiębiorców. Drugim częściowo powiązanym z tym zagrożeniem jest wzrost kosztów operacyjnych. W ramach kosztów operacyjnych dyrektorzy finansowi przewidują istotny wzrost kosztów płac, ale też innych kosztów produkcji, transportu, wykorzystania nieruchomości, ale również przewidują wzrost kosztów prowadzenia biznesu, takich jak koszty finansowania, ale oczekują też wzrostu stawek podatków dochodowych. Jesteś normalny, jedziesz tutaj czy nie jedziesz? Czy ten problem z wykwalifikowaną kadrą, z rękami do pracy, bo w skrócie mówiąc, jest w jakiś sposób zmniejszany przez przyjazd pracowników zza wschodniej granicy do Polski, czy w niewystarczającym stopniu? Może to nie są kwalifikacje, to nie są ci ludzie? Można powiedzieć, że we wszystkich krajach zachodnich, które doświadczały podobnych trendów czy zjawisk, właśnie pracownicy z zagranicy uzupełnili braki kadrowe. I myślę, że już możemy obserwować, że w Polsce też to następuje. Czy to jest w wystarczającym stopniu? Gdyby tak było, chyba nie stanowiłoby to tak istotnego zagrożenia, jak dyrektorzy finansowi podkreślają. Ale zauważamy, że rzeczywiście ci pracownicy, Ukraińcy na przykład, którzy przyjeżdżają, są coraz lepiej wykwalifikowani. To już nie są tylko, nie wiem, sprzątaczki, budowlańcy, ale też pojawiają się informatycy. Tak, to prawda. Na przestrzeni wielu branż coraz częściej korzystamy z pracowników zza wschodniej granicy i mamy do nich zaufanie. Tym bardziej, że coraz bardziej rozwijają swoje zdolności językowe, które jednak w wielu dziedzinach są bardzo potrzebne do realizacji pracy. Dyrektorzy finansowi obawiają się także wzrostu kosztów, między innymi to są koszty pracy. W ostatnim czasie płace rosną. To rzeczywiście też jest duża obawa? Tak, tutaj bardzo silnie podkreślany jest z jednej strony taki poboczny efekt programu 500+, gdzie płace muszą być bardziej konkurencyjne, żeby przyciągnąć pracowników do pracy, ponieważ mają też alternatywę innych dochodów, ale również zmiany w systemie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, też większe oczekiwania konkurencji, a po prostu o talent powoduje, że ludzie oczekują, czy pracownicy oczekują więcej za pracę. Myślę, że ważnym elementem jest cała tematyka konkurowania i biznesu w sieci, czyli biznesu cyfrowego. Tutaj dyrektorzy bardzo silnie podkreślają, że jest to według nich bardzo ważny trend dla konkurowania ich przedsiębiorstw w przyszłości. I okazuje się, że dyrektorzy finansowi w większości bardzo intensywnie i aktywnie kreują strategię firmy w tym zakresie. Ale z drugiej strony prawie połowa uważa, że ich firmy nie są przygotowane dobrze do tego, żeby konkurować w przyszłości. Będą się musiały bardzo silnie zmieniać, choć z kolei to kontrastuje z wielkością wydatków inwestycyjnych na badania i rozwój, które przewidują w następnym roku. Czyli internet postrzegają jako szansę, ale też jako potencjalne zagrożenie. Jeśli tam się nie znajdą we właściwym czasie, to mogą przegrać wyścig. Tak, postrzegają internet jako szansę i zagrożenie. Uważają, że firmy muszą się do tego dostosować i że ich pracownicy, ich ludzie nie są wystarczająco do tego przygotowani, nie mają wystarczającej wiedzy o narzędziach do automatyzacji, do analityki biznesowej, do łączenia świata cyfrowego zewnętrznego z wewnętrznymi danymi firmy. Z Krzysztofem Pniewskim rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Polskie Radio 24. Północ, południe. Marcin Królik, dobry wieczór. Dobry wieczór. Spoglądamy w internet. Tak, właśnie. Ten, o którym przed chwilą mówiliśmy.
No tak, dzisiaj zaczniemy od tego, na czym wczoraj zakończyliśmy. Niezależna przeprowadziła rozmowę z Małgorzatą Wasserman w związku z ujawnieniem przez Telewizję Republika tak zwanych taśm z Komisji Millera. Wasserman powiedziała, że czeka na zakończenie prac Komisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej i wyciągnięcie wniosków nie tylko w zakresie rzeczywistych ustaleń, ale również rozliczenia funkcjonariuszy państwowych, którzy fałszowali raport i tworzyli go na nieistniejących podstawach. Dodała też, że krzywda, jaką wyrządzono zarówno generałowi Błasikowi, jak i jego żonie, jest niewyobrażalna. A teraz wracamy do sprawy, która niestety, zdecydowanie niestety, wciąż najsilniej grzeje sieć, czyli do sobotniego marszu niepodległości. Agresja, tak wyglądał marsz skrajnej lewicy, i zamordy, równolegle z marszem niepodległości. Informuje o tym portal To Rzeczy. Drugiej kategorii, czyli szatana diabła. I zorganizowany został przez koalicję antyfaszystowską pod hasłem, która się nazywa Zmowa Powszechna, która, jak pisze do rzeczy.pl, łączy m.in. organizacje takie jak Warszawski Strajk Kobiet, Porozumienie Kobiet 8 marca oraz Obywatele RP. W mediach społecznościowych pojawiają się filmy, na których widać, jak w marszu tych środowisk także uczestniczyły zamaskowane grupy. Z kolei serwis Prosto z Mostu twierdzi, że istnieje wideo pokazujące prowokacje podczas Marszu Niepodległości. Jest to 25-minutowe nagranie, na którym widać grupę kobiet skandujących precz z faszyzmem. Kobiety wbijają się w tłum i próbują zablokować przemarsz. Dochodzi do przepychanek, aż w końcu kobiety kładą się na ziemi. No, skądś to już chyba znamy. Jakiekolwiek upolitycznienie hasła "My chcemy Boga" w jakąkolwiek stronę uważam za niestosowne, mówi tymczasem w wywiadzie dla Frondy Paweł Kukiz. Mówi też, że istniało zapotrzebowanie zagranicznych mediów na hejt względem Polski, dlatego marginalne hasła urosły do rangi najważniejszych w ich przekazach, co jednak nie oznacza, że powinno się w przyszłości dopuszczać do sytuacji, gdy pojawi się choćby najmniejsza ilość obraźliwych transparentów. Kukiz dodał również, że w tym konkretnym przypadku ma ogromne pretensje do policji, bo trzeba było zidentyfikować ludzi z tymi transparentami, zanim weszli w tłum. Policja powinna mieć sprawniejszy wywiad, ale jej stan jest na to zbyt słaby, ubolewa Paweł Kukiz. No a niezmienną popularnością w mediach społecznościowych cieszy się funkcjonariusz Coulson, który, jak się okazuje, nie tylko istnieje, ale nawet udziela wywiadów. Swoją drogą, jak zauważył na Facebooku Artur Cejrowski, 9 reporterów, kilkunastu fotoreporterów oraz zaledwie 4 policjantów na konferencji zwołanej w celu wyjaśnienia nieporozumienia wokół Coulsona, to coś w rodzaju końca świata, innego końca chyba nie będzie. No i rzeczywiście, jak się tak przyjrzeć, to wygląda to cokolwiek dziwacznie. Z kolei Reduta Dobrego Imienia ogłosiła na swojej stronie działania wobec zachodnich mediów, które dopuściły się manipulacji faktami. Na portalu Citizen Go opublikowano petycję skierowaną do agencji Associated Press oraz dziennikarki Vanessy Gary, która 10 i 11 listopada napisała zmanipulowane depesze z Polski. W petycji czytamy m.in. stanowczo sprzeciwiamy się przedstawianiu uczestników Marszu Niepodległości jako faszystów, nazistów, białych supremacjonistów, ksenofobów i antysemitów oraz wyciąganiu daleko idących wniosków na podstawie działań podjętych przez nieodpowiedzialne jednostki. Nie zgadzamy się też na tworzenie negatywnego wizerunku rodzin, osób starszych i młodego pokolenia polskich patriotów demonstrujących umiłowanie swojej ojczyzny. No. I jeszcze na koniec eksminister obrony w rządzie PO-PSL Bogdan Knich, który skomentował na Twitterze pogrzeb Piotra Szczęsnego. Zapaliliśmy znicze w miejscu jego samospalenia, gdy w Krakowie trwał jego pogrzeb. Jesteśmy wierni jego przesłaniu. No i oczywiście dyskretnie, licząc się z nikim, a niczym internauci, między innymi wkleili pod tym postem zdjęcie hieny. Ciekawe, o co im chodziło. Dobranoc Państwu. Mówił Marcin Królik, to był magazyn Północ Południe. Dziękuję Państwu za uwagę. Ale trzeba to, co ci ludzie mówią, bo ty jak po swojemu, to może 50 razy. Wyciąg z banku. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! I weź na ten adres e-mailowy. Na przykład telewizor Philips Android TV, 55 cali, 4K Ultra HD. Ale do mnie nie doszło to dlatego na ten adres. A resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Na co? Tu mi wista przyszło, to Elhof, o takie o, nie na Gmail, na gazeta. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Po reklamie. A tutaj jest Elhof się objawiło to play. To nie o to żadnego plus, ale to weź wyślij na mnie, wiecie, bo to można na dwa adresy jednocześnie. Ja ci podam ten adres. Wynalazków będzie można usłyszeć w audycji Kto to wymyślił? We wtorki i czwartki po 22. Zapraszam, Mariusz. No i właśnie ci wysłałam SMS-em adres.
I zaraz ci jeszcze raz wyślę, bo to mi trzeba 100 razy. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 22. No to ma raczej jakiś tubek. Przede wszystkim no nie mogę znaleźć czas na informację do niego 536. Strzelanina w agencji Reutersa w Gdyni nie ma poszkodowanych. Beata Szydło i Jarosław Kaczyński podsumowali 2 lata prac rządu. Wystąpienie krytykowała opozycja. Stany Zjednoczone przekażą krajom bałtyckim środki na odstraszenie Rosjan. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Zaczynamy od wydarzeń w Gdyni. Nikt nie ucierpiał w wieczornej strzelaninie w siedzibie agencji Reuters w tym mieście. Policja zatrzymała 30-letniego obywatela Białorusi. To pracownik agencji. Przed 19 na drugie piętro budynku wszedł uzbrojony mężczyzna. Nieoficjalnie wiadomo, że miał długą broń i pistolet. Oddał 2 strzały. Przerażeni pracownicy położyli się na ziemi i zadzwonili na numer alarmowy 112. Tylko dzięki bohaterskiej postawie jednego z mężczyzn, który obezwładnił napastnika, nikt nie ucierpiał. Policja nie informuje o szczegółach zdarzenia, potwierdza jedynie zatrzymanie obywatela Białorusi. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to wskazane przez premier Beatę Szydło filary programu jej gabinetu. Podczas wspólnej konferencji z Jarosławem Kaczyńskim premier podsumowała 2 lata prac swojego rządu. Beata Szydło podkreśliła, że celem działań jej rządu jest przywrócenie rodzinom godnego życia. Służy temu program Rodzina 500+. Ten program stał się również kołem zamachowym polskiej gospodarki. Połączyliśmy coś, co niektórzy uważali, że nie może się udać, czyli program społeczny, prospołeczny, który najczęściej kojarzony są z wydawaniem pieniędzy, w tej chwili stał się kołem zamachowym również gospodarki. Jarosław Kaczyński powiedział, że polski rząd realizuje podmiotową politykę międzynarodową. Prezes PiS zaznaczył, że polityka zagraniczna rządu stawia na wzmocnienie pozycji Polski. Nasza polityka międzynarodowa, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, moich przeciwników dzisiaj, totalnych przeciwników, tak sami siebie nazywają, jest polityką podmiotową, to znaczy zmierzającą do tego, by polska pozycja była pozycją silniejszą niż w tej chwili. Chodzi oczywiście o wzmocnienie państwa, wzmocnienie sił zbrojnych. Te wystąpienia oraz 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości skrytykował lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Polityk zwrócił między innymi uwagę na stan finansów publicznych oraz politykę zagraniczną. W najbliższym czasie Morawiecki podwyższa wszystkie składki. O 5 miliardów złotych rosną składki na ZUS. Miały być pieniądze na wszystko. Kaczyński nie mówił o problemach, jakie nękają polską gospodarkę. Bieda emerytury dla kobiet, 1500 zł dla tych, które przychodzą na wcześniejszy wiek emerytalny. Zniszczone sojusze unijne. Według prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza po wysłuchaniu wspólnego wystąpienia prezesa PiS i premier można podejrzewać, że może nastąpić zmiana na stanowisku szefa rządu. Było to swoiste święto dziękczynienia. Tym podziękowaniom nie było widać końca, więc powiedzenie dziękuję jest wyrazem oczywiście wdzięczności, ale to też może być wyrazem jakiegoś zakończenia etapu. Nie wykluczyłbym, że to jest piękne zakończenie misji pani premier Beaty Szydło. A jutro o dokonaniach i zadaniach swoich resortów będą mówili ministrowie. 71 osób zatrzymanych w związku z oszustwami, wyłudzeniami kredytów i działaniem na szkodę SK Banku. O wspólnych działaniach prokuratury i CBA poinformował prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Podkreślił, że wśród zatrzymanych są osoby, które zajmowały w banku wysokie stanowiska. Dotyczy to członków byłego zarządu tegoż banku, a także kierownictwa grupy Dolka. Łącznie zarzuty będzie miało przedstawione 85 osób. Ilość tych zarzutów to jest 1050 zarzutów. Kwota wyłudzeń, oszustw i działań na szkodę spółki to jest kwota powyżej 1 600 000 000 zł. Wszystkie straty związane z SK Bankiem przekroczyły 2 700 000 000 zł. Bogdan Święczkowski zapowiedział następne kroki zmierzające do wyjaśnienia sprawy. Będą kolejne czynności śledcze, które mają doprowadzić do szczegółowego wyjaśnienia, a także oskarżenia winnych tego rodzaju przestępstw. Na dzień dzisiejszy główne osoby podejrzane w tej sprawie, członkowie zarządu SK Banku, m.in. prezes Jan B., Elżbieta K., a także osoby z grupy Dolkan, przede wszystkim prezes zarządu, czyli Sławomir D., otrzymały zarzuty działania zorganizowanej grupy przestępczej, a także doprowadzenia do powstania wielkiej szkody, wielkich rozmiarów w majątku tegoż banku. Pierwszy zastępca prokuratora generalnego powiedział, że udało się zabezpieczyć mienie zatrzymanych w postaci m.in. kilkunastu mieszkań.
Kraje bałtyckie otrzymają od Stanów Zjednoczonych 100 milionów dolarów. Środki mają być przeznaczone na działania związane z odstraszeniem Rosji. Pieniądze, które USA chcą przekazać Litwie, Łotwie i Estonii, mają być wykorzystane na wzmocnienie obrony przeciwko rosyjskiej agresji, poinformowała agencja BNS. Są to środki, które mają się znaleźć w przyszłorocznym budżecie wojskowym Stanów Zjednoczonych. Agencja zaznacza, że w ubiegłym tygodniu taką informację przekazali szefowi Komitetów Obrony Kongresu i Senatu USA. Stany Zjednoczone wielokrotnie zapewniały o swoim wsparciu dla krajów bałtyckich. Pod koniec października naczelny dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie, generał Ben Hodges, obserwował na Litwie ćwiczenia Żelazny Wilk II. Mówił wtedy, że pomimo iż amerykańscy żołnierze nie przebywają w tym kraju na stałe, to i tak będą wysyłani do udziału w różnego rodzaju manewrach, które będą się tam odbywać. Litwa planuje od przyszłego roku przeznaczyć na obronę ponad 2% swojego PKB. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Czas na pogodę. Nocą na ogół pochmurno. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, słaby deszcz. Temperatura od minus 3 stopni na południu, około 1 stopnia w centrum, do 5 stopni na wybrzeżu. Najchłodniej w kotlinach.